Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama. Jesteśmy na premierze filmu Ściema po polsku. Jest ze mną Patrycja Kudaj. Witam cię serdecznie. Witam. Powiedz mi, kochana, jak podobał się film? Film mi się bardzo podobał. Pokazał tak naprawdę realia, tak ukazał, obnażył show biznes, obnażył dziewczyny, które, ale równie dobrze i mężczyzn, którzy są w stanie zrobić wszystko za cenę sławy, są w stanie pogrzebać swoje wszelkie wartości życiowe, żeby się na 5 minut pokazać na wielkim szklanym ekranie, ale też robię to i tym mniejszym w telewizji. No sama byłam tego przykładem i spotkałam się z taką nieszczerością uczestników. Za co? Za to, żeby wygrać 100 tysięcy i dojść do finału, to jednak myślę, że twarz ma się jedną godność i tego należy się trzymać. Dumę. Dokładnie. Chciałam powiedzieć właśnie, i kto to mówi? Byłaś uczestniczką Hotelu Paradise trzeciej edycji. Jednak powiedziałaś, że przykro ci jest patrzeć na to, że rzeczywiście w realiach, tak, że w prawdziwym życiu, nie żeby na szklanym ekranie, że ludzie potrafią zrobić wszystko, żeby zdobyć sławę, żeby wygrać pieniądze. Jak myślisz, dlaczego? Myślę, że bycie w pewien sposób popularnym jest pewną nobilitacją społeczną. Możliwością pokazania się zupełnie w innym kręgu osób. Nie ukrywajmy też ludzi takich z zewnątrz, podnieca sława. Ludzie są ciekawi osób, które występują w telewizji. Sama spotykam się z osobami, które podchodzą do mnie. Patrycja, jak to było w tym programie? Dlaczego w ogóle uczestnicy tak potraktowali? Dlaczego to, tamto? Naprawdę są ciekawi, chcą się dowiedzieć możliwie wszystkiego. Uczestnicy, którzy cię źle traktowali, powiedz mi, czy oni później cię przeprosili, powiedzieli, że to było tylko pod kamerę, czy żeby przejść dalej? Przeprosili cię, czy po prostu, powiedz, proszę cię, jestem bardzo ciekawa, czy sytuacja się wyjaśniła między wami? Znaczy nie ze wszystkimi, myślę, że wszyscy wiemy, o kogo głównie chodzi i dostałam raczej głównie takie przeprosiny na Insta Stories, ewentualnie wiadomości prywatnej na Instagramie. Ja co prawda, były jakieś próby spotkania się nimi, jednak no to nie doszło do skutku. Ja żyję dalej, tak? Ja tam nikogo nie obraziłam. Co prawda moje zachowanie było cyniczne, ironiczne, ale to jest show. Dlaczego tak uważasz? Ponieważ ja w pewnym momencie zaczęłam troszeczkę parodować zachowania uczestników. Ja co prawda silności. Ja na co dzień obracam się w kręgu bardzo poważnych osób. Mimo, że mam 24 lata, ja uważam, że jestem mentalnie bardzo dorosłą osobą, dojrzałą, wiem, czego chcę i znam swoją wartość i to dało się zauważyć między innymi w hotelu, ponieważ ja nikogo w żaden sposób nie obgadałam, nie powiedziałam na nikogo źle. Była sytuacja z Krystianem, co prawda zwróciłam uwagę, ale to była tylko do tego podyktowana moje zachowanie tym, że uznam, że każdy facet, który obejrzy odcinek, jak mnie Krystian potraktował, to mógłby pomyśleć, że jestem kobietą, z którą można w ten sposób postępować, bez szacunku, a ja sobie na to nie mogę pozwolić, ponieważ jestem poważną osobą i no, uważam, że to był stanowczy nietakt z jego strony. Nie wiedziałam, ile będę do dokładnie w tym hotelu. Wiedziałam, że te emocje będą się we mnie gromadziły, będę to dusiła w sobie. Stąd postawiłam klarowną sytuację, powiedziałam mu, jak jest i mi ulżyło. Mm-hmm. Dlaczego zdecydowałaś się postawić granicę jako kobieta, mimo że były kamery, mimo że program to jest reality show i tak naprawdę wymaga, żeby coś się działo, wymaga tego zamieszania, fajerwerków, żeby tak naprawdę ktoś kogoś zdradził, kogoś uderzył, oszukał. Dlaczego powiedziałaś stop? Dlaczego powiedziałaś nie? Skąd taka decyzja? Ponieważ nie powinniśmy niczego robić za wszelką cenę. Według swoich zasad i wartości powinniśmy dążyć do pewnych naszych zamierzeń. No i stąd dlatego było moje zachowanie takie, a nie inne. Ja powiedziałam wprost, ja nie będę z nikim uprawiała seksu w hotelu. Też byłam dosyć sceptycznie nastawiona, jeżeli chodzi o poznanie tam drugiego
człowieka, partnera, miłości. Nie mówiłam nie, ale niemniej jednak bardzo chłodno na to wszystko patrzyłam i widziałam takie troszeczkę desperackie zachowanie, między innymi gdy chciałam Marcina troszeczkę odbić, to było całowanie na plaży chłopaków. Ja jako jedyna tylko musnęłam wszystkich facetów policzek i to nawet nie był jakiś taki soczysty buziak, stąd mnie wtedy reżyseria zawróciła i powiedziała: Patka, co to ma być? Całuj ich. No dlatego sprostowałam przykład tą sytuację i powiedziałam, że ja nie będę całowała się z żadnym facetem, do którego nic nie czuję, ponieważ jeżeli ja kogoś całuję, tak, dopuszczam do siebie, to znaczy, że mi na tej osobie w jakimś stopniu zależy, dokładnie. Piękne słowa. Mam nadzieję, że zostaną odebrane w odpowiedni sposób. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Zbiegłyśmy z tematu filmu. W sumie nie do końca, bo tak naprawdę to o tym jest film, prawda? Dokładnie. Powiedz mi, czy widzisz siebie w jakiejś roli w tym filmie? Nie. Nie było takiej roli, bo pewnie byś przyłożyła mocno. Tak, tak, ja mam za mocny charakter. Była dziewczyna właśnie, z którą przed chwileczką rozmawiałam, która uderzyła chłopaka, bo wsadził jej głęboko język w usta. To pewnie byś była ty. Prawda? Dobrze mnie mam? Nie, ja myślę, że już bym tą sytuację ubiegła. Aha, okej, okay. Czyli byś po prostu nie dopuściła do zaistniałej sytuacji. Dokładnie, no. Aczkolwiek wystąpienia na dużym ekranie nie wykluczam, są prowadzone w tym momencie jakieś rozmowy. Zobaczymy, tak, wszystko na spokojnie, w swoim czasie. Nic za wszelką cenę, żeby się za szybko nie spalić. W takim razie jestem bardzo ciekawa, zdradź mi swoje plany, gdzie Ci zobaczymy jeszcze zawodowo, skoro nie chcesz na pewno mówić, co to będzie za film, bo prowadzone zapewne są rozmowy. Dokładnie. To może w takim razie zawodowo, gdzie Cię zobaczymy jeszcze? Na pewno w kolejnej dużej kancelarii warszawskiej. Tak, program się zakończył, ja też muszę zrobić praktyki w tym momencie na uczelni, w związku z czym jestem już na 5 roku prawa, nie mogę studiów zaprzepaścić, ponieważ 4 lata bardzo ciężko pracowałam, żeby piąć się ku szczeblu i osiągnąć tytuł magistra prawa, więc na tym się w tym momencie będę skupiać, a jeżeli chodzi o karierę w showbiznesie, zobaczymy. Zastanawia mnie to, jak można pogodzić właśnie zawód prawnika, doradcę. Jak można pogodzić z show biznesem? Myślę, że to pytanie jest do pani Małgorzaty Rozenek. Prokuratora, no właśnie. Zapytamy Małgorzatę Rozenek. Dokładnie. Ale wiesz co, no można rzeczywiście zostać na przykład prawnikiem gwiazd, albo przynajmniej wiedzieć, na co się decydować właśnie w programie, czy podczas castingu. Wtedy znamy swoje prawa i wiemy, co możemy i do czego może nie powinniśmy, tak naprawdę nie powinniśmy dopuścić, prawda? Tak, ale też uważam, że teraz bardzo dużo osób działa na Instagramie i tutaj też są regulacje, które są nie do końca jasne i w momencie, gdy podejmujemy się z różnymi markami współprac, niekoniecznie to jest do końca umocowane prawnie. A powiedz mi troszeczkę coś o tym więcej. To znaczy, dlaczego nie jest umocowane prawnie? Czy nie mamy takiego prawa, które by zobowiązywało pracodawcę i osobę, która prowadzi ten Instagram do współpracy? Chociażby w umowach często brakuje paragrafu o płatnościach, o terminie płatności. No i potem to tak zalega, a może umowa o dzieło, a może fakturka. No i tak naprawdę dwie strony nie wiedzą, na czym stoją. Znaczy myślę, że osoba, która jest publiczna, medialna i ma współpracę z daną marką, na tym cierpi, tak, dokładnie. Menadżer często też nie ma wspólnego za wiele z prawem, stąd myślę, że tutaj potrzebne są pewne kroki. Regulacje prawne. Pewne kroki, tak, ale również uświadamianie osób, które działają na Instagramie, czy Facebooku, czy TikToku, szeroko pojętym w social mediach, żeby jednak znały swoje prawa i wiedziały, jak w tym wszystkim funkcjonować. Stąd też mam taki mały pomysł na rozwój mojego Instagrama, żeby... Mam dużo, bardzo dużo pytań do Ciebie. Myślę, że widzowie również będą mieć dużo pytań, bo rzeczywiście Instagram bardzo rozrósł się, Facebook, Instagram, TikTok. Jest to narzędzie biznesowe.
finansowe w tym momencie. I ja mam bardzo dużo pytań do ciebie. Myślę, że widzowie również. I twój pomysł na Instagram związany z prawem i show biznesem mi się wydaje, że bardzo wypali i będziesz miała bardzo dużo klientów, klientek i zainteresowane osoby również, które będą cię oglądać, bo tu pewnie w tym kierunku idziemy. Tak, oczywiście, to jest moje budowanie klienteli już na przyszłość, no zaś. Cudownie. Tak jak już powiedziałam, Instagram to jest nasze narzędzie biznesowe, więc trzeba je wykorzystać w dla nas odpowiedni sposób. Zgadza się, żeby nie tylko wstawiać piękne zdjęcia, prawda? Tego już jest pełno. Tego już jest pełno, każdy ma przesyt. Ja nawet zauważyłam, że już teraz odchodzi się od nagich zdjęć w kostiumach kąpielowych, gdzie po prostu było tego przesyt. Już każdy tyłkiem świecił, a jednak stawia się na klasę. Mm-hmm. To jest najważniejsze. Przy tym bardziej kobieta powinna mieć klasę w życiu. Nie tylko kobieta, mężczyzna również. No. Życzymy klasy. Nie wyświecą szukać. Życzymy klasy wszystkim. Przede wszystkim uśmiechu na twarzy, bo o tym był film Ściema po polsku. No i przede wszystkim dobrych ludzi wokół. To i takich, których znają się na prawie, bo takie osoby również są nam bardzo potrzebne. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Pozdrawiam. Dziękujemy.